Boże, dziś na naszej uwadze będzie przedstawiony majątek we Florianowie. Florianowo to jest miejscowość, dziś po prostu wieś, w 40 km od Baranowicz. I majątek, który tam pozostał, został wybudowany przez rodzinę Ród Bochwiców. Na miejscu Florenowa do około 1870 roku było czyste pole, bez żadnego drzewa i budynku. Wtedy właśnie Jan Otto Bachwiec, odziedziczywszy te dobra po swoim ojcu Floreanie, znanym filozofie, no to będę reprezentował taki ciekawy kierunek oswojenia nowej filozofii racjonalistycznej z wiarą chrześcijańską. Był gorliwym katolikiem i E, próbował po, podporządkować oświeceniowe e, poglądy na rzeczywistość z wiarą katolicką. Znaczy, może nie wywarł tak, aż tak znacznego wpływu na filozofię polską, ale się zaznaczył e, w swoim czasie i był znanym filozofem w XIX wieku. Janot, to Bokwicz odziedziczywszy te dobra po swoim ojcu Floreanie, znanym filozofie, zbudował tu od zera swoją siedzibę, którą nazwał na cześć swojego ojca. Jan Otto Bochwitz był naczelnikiem okręgowym w powstaniu styczniowym, więźniem twierdzy w Deneburgu, skazanym na śmierć, ale później został łaskawiony. Po Janie Ottonie majątek odziedziczył jego syn Tadeusz. Kolejnym właścicielem był syn Tadeusza Jan Bochwitz, ostatnimi właścicielami spadkobiercy Jana. Dwór wybudowany przez Jana Ottona był niewielkim na wysokiej podmurówce parterowym domem z piętrową częścią środkową i wyrandą od strony ogrodu. Był przykryty gładkim dachem gątowym. Wkrótce dom okazał się zbyt mały i właściciel dobudował z jednej strony murowaną przybudówkę, a z drugiej nowy, piętrowy, murowany, neogotycki korpus zwieńczony blankami i wieżyczkami. Po rozbudowie dom liczył 19 pomieszczeń. Przed domem był kolisty gazon z wielką lipą po środku, a dalej lipowa aleja prowadząca do ozdobnej, murowanej bramy z żyliwnymi skrzydłami, które niestety zostały zabrane przez Niemców w I wojnie światowej i przelane na armaty. Za domem był wielki park krajobrazowy, do którego Jan Otto sprowadził wiele rzadkich drzew. Dumą właściciela był również rozległy sad. Za czasów Tadeusza Bochwica, którego żona, żoną była Bronisława z domu Cywińska, przed I wojną światową Florianów był ważnym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego. Bochwicowi byli zaprzyjaźnieni z Lizą Orzeszkową, która była tu częstym gościem. Bywali tu Władysław Reymont z żoną Aurelią, także Józef Kotarbiński z żoną Lucyną, są znaczy książęta reźwiłowie z Nieświeża, Kazimierz Dziechowski z Rakowa, Rejtanowie z Chruszówki i wiele innych postaci polskiego świata Kultury. Zobaczmy teraz, jak wygląda Florianów dzisiaj, zasadniczo trzeba powiedzieć, że dwór jest utrzymywany w zadowalającym stanie. Szczęść Boże, dzisiaj jesteśmy obok pałacu siedziby bochwiców we Florianowie pod Baranowiczami. Pałac ten w tym, układzie w tym kształcie powstał w połowie XIX wieku widzimy akurat stoję przed fasadą która jest w stylu neogotyckim, ale budynek jest drewniany Pałac Bochwiców zachował się całkiem nieźle trzeba powiedzieć w porównaniu z innymi pałacami poszczęściło mu lepiej bo był jak większość takich budynków siedzibą kołochozu. I cały czas był w jakimś użytkowaniu, dlatego nadal stoi w bardzo dobrym stanie. Jak widzimy, Floranów jest nadal żywy. Wygląda lepiej niż można powiedzieć dwory pobratymcze, które niestety bardzo często są w ruinie, które są w stanie już katastrofalnym, prawie niepodlegające odnowieniu. I tu przyczyną był ten fakt, że Poprzedni, można powiedzieć, zarządca tych terenów, kołchos imienia Łomonosowa, w jakim sensie troszczył się o siedzibę, dlatego że siedziba była siedzibą również kołchozu. Na czele kołchozu stał Henryk III, jak widać Polak z pochodzenia który tym niemniej był członkiem partii komunistycznej w swoim czasie, był nawet uhonorowany złotą gwiazdą bohatera pracy socjalistycznej, więc miał taką, można powiedzieć, uprzywilejowaną pozycję w elicie postkomunistycznej. Razem z żoną jednak pozostał u niego pewien sentyment do Pozostałości tej cywilizacji polskiej, cywilizacji łacińskiej, tej szlachty na ziemiach litewskich, tutaj. I dlatego już po, po tym okresie, jak siedziba Kołchozu przeniosła się do innego budynku, a siedziba Bochwiców jakby przestała. Stanowić jakiś element użyteczny w tym systemie. Po jakimś czasie wykupił od państwa te budynki siedziby i nadal troszczy się o ich utrzymanie. I zostało założone muzeum Bochwiców w tych budynkach. Oczywiście to muzeum w zasadzie nie ma. Za dużo eksponatów z okresu, w którym Bochwicowie zarządzali tym majątkiem, ale nawet niektóre jednak rzeczy z, autentyczne z siedziby Bochwiców trafiły również do dzisiejszego muzeum. Na przykład małe łóżko dla niemowlęcia, które zostało przez Bochwiców przekazane w latach 30. do miejscowej rodziny włościańskiej. Przeżyło te różne dzieje losu XX wieku, i zostało przez tą rodzinę zwrócone teraz do muzeum. Także jest taki ciekawy fakt. I na tym żegnamy się z Państwem. Szczęść Boże. Do zobaczenia.